Cześć, moi drodzy, witam Was po raz kolejny w Prey! Lecimy z odcinkiem, zobaczymy, co nam tutaj gra dzisiaj zapoda ciekawego. Jak to jest tutaj? Czy ja do tego archiwum mam chyba iść, bo tak to stanąłem po prostu. A, tutaj jest ta winda, dobra, czyli lecimy do archiwum, od tego się zacznie dzisiaj rozgrywka! Dobra, lecimy, zobaczymy, bo tutaj. Do Arboretum przechodzimy, oczywiście przechodzimy, bo ja w Arboretum muszę wykonać misję, bo pamiętam na ostatnim odcinku tam niezłe wciry dostałem, jak byłem gdzieś w takich lokacjach już bardziej odległych tutaj. Arboretum, wydaje mi się, że tutaj możemy już wiele rzeczy jeszcze zrobić sobie tutaj. Dobra, ja podgłośnię sobie dźwięk z gry, bo mało co słyszę. Okej, na razie jeszcze nic nie słychać. O, dobra, teraz chyba. O, teraz jest okej. No dobra, co my tutaj mamy? Operator medyczny, bo ja muszę zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja. O, możemy go zeskanować. Badanie ukończone. No kurczę, ulecz mnie. Diagnozuję stłuczenia, osarcia, Właśnie. uleczenia. Co zagrażałoby życiu? Już. Tutaj mamy też dane badawcze na temat naszych nowych jednostek, ale co my? Mamy tajemnicza wiadomość. 0024. Nie, tutaj to Długo wszystko. czujesz się lepiej. I już. Od razu lepiej. A No, zadowolenie. lepiej to będzie, jak to skończę. Co, naprawimy to. Tutaj jest jedna zniszczona wieżyczka. Tutaj jest też sporo ich poniszczonych. Wymagana korekta wysokości. Myślę, że go można damy do naprawy. Wersja U. oprogramowania Strzelba, za 046. mało miejsca. Czy my Lokalizacja możemy to ustalona. rozłożyć? Kurczę, nie możemy. Ale dobra, to ja mogę tutaj zrobić po prostu lekkie przesortowanie tych rzeczy, widzę. O, i teraz moglibyśmy ją wziąć i chociażby wykorzystać tą strzelbę do tego, żeby ją przerobić, bo to jest ta nam niepotrzebna, więc zdemontujemy ją sobie. No dobra, zobaczmy teraz tak. Tutaj mamy cel, wiele celów, to jest przejście. Tu jest główna misja też, jak widzę, gdzieś. Droga naokoło, wejdź do archiwum. No dobra, wchodzimy do tego archiwum. Jest tutaj. Gdzieś u góry. Muszę zobaczyć, jak to w ogóle jest tutaj rozkład tych pomieszczeń w tym arboretum, bo tak naprawdę byłem tutaj jedynie chwilę. Niestety, wpis numer 165. Udało mi się ograniczyć okres wzrostu. A to ja czytałem. Chodzi tutaj o to, że dzięki jakby badaniom nad czasem, to też możemy kontrolować wzrost roślin, którym się wydaje pewnie, że minęły tam wiele lat i one rosną dzięki temu szybciej. No wiadomo, manipulacja czasem też może Dzień mieć dobry, takie Wójcie. Bezpieczeństwo na pokładzie wykorzystania. VS1 to nasza Ale wspólna tutaj to już odpowiedzialność. byłem. Patrzcie, jak to wszystko Wszelkie obstrzygli prośby o w pomoc lub takiej ewakuację walce skierowane jakby. jest ochrona małpa No dobra, lecimy w takim razie. Ja bym zobaczył Wstrzymany sobie chętnie cel tutaj, z materiału do tego archiwum. Tylko jak wykorzystania. tutaj dojść? Wiecie co, ja pójdę zobaczyć tu, co jest po tej stronie. Coś tutaj tupie dosyć głośno. I to nie u mnie w domu na pewno. Kurczę, szklarnia. Dzień dobry. Miło cię znowu widzieć. Hej! Hej, ty tam! Otwórz te drzwi! Proszę! A, powiem wam, że to jest. Czekajcie, czy ja na pewno. No, bo ja to przecież. Co on jeszcze raz to przeżywał? To już na ostatnim odcinku się działo. Tutaj z tym telepatą. On jeszcze raz chyba to przeżywa za każdym razem. Telepata. Dobra. Wprowadź hasło.
Czy nie mam tego hasła tutaj? Zeskanujemy sobie, tu widzę, że jeszcze mogę. Mogę albo i nie. Telepatę zeskanowałem, ale tu jeszcze są... Tutaj są inni też członkowie załogi Talosa 1. Dobra, tak to wygląda. Tutaj mamy też kolejnego telepatę. Wiecie co, zrobimy save'a, bo... Powiem szczerze, nie wiem gdzie on jeszcze. On jest tutaj na zewnątrz. Nie, on jest w środku. Dobra, ale jest zamknięty. Na razie nie mogą się stąd wydostać. Ja też nie znam kodu. Celów, ale to... Hol Talosa, no nie bardzo tutaj. Ja bym musiał iść do góry jednak. Zobaczymy, jak tutaj się dostać, bo... Zobaczmy na mapę po prostu obszaru. Szklarnia, tu jest szklarnia. Archiwum jest wyżej, czyli gdzieś tutaj. Czy tutaj nie można było się dostać, wiecie co, idąc tym... tym dachem, tu na te skałki i jakoś tu przejść, prawda? Bo tu można byłoby chyba wskoczyć, tak mi się wydaje, i zbudować pomost, który by nas tutaj do góry jakoś wywindował, bo ja innej drogi tu póki co nie widzę. No zobaczymy, czy możemy... tutaj wskoczyć jakoś, bo tu by można było do tego lobby na ten dach przejść, ale dalej... Czy my mamy... Działko Lepik, nie mamy w ogóle amunicji do tego działka. Jakimś cudem chyba wszystko żeśmy zużyli ostatnio. To niesamowite. Zawsze miałem tego pełno. A dzisiaj akurat się skończyły. Można uzupełnić zdrowie, ale z tego co ja kojarzę... O, fisz. A, widzicie. No kurczę, nie mam tego lepika. To jest pusto. Podejrzewam, że będzie trudno tu przejść. Co to za pomieszczenie tajemnicze jest? No, ostrożnie. Aha, dobra, bo tam widzę, że chodzi jakiś. Jest chyba tyfon, ale jest pojedynczo, dobra, to nie jest źle. Chciałbym go zeskanować.
Skan ukończony. Odporność na eter nam dało. Moc się odnawia. Dobra, to nic. Czekajcie, damy mu uderzenie kinetyczne. Dobra, on się odbił ode mnie. Dobra, gdzie tu jesteś? Chyba zginął. Raczej tak. Sporo tu się dzieje, jakieś są spore. Zestaw dozbrajający dostaliśmy. Dobra, można go od razu wykorzystać, bo żeby dozbroić, zobaczymy, czy się uda tutaj zastosować. Możemy odrzut zmienić. Aha, i miejsce na amunicję. Dobra, to oczywiście wykorzystam od razu. Co to jest za miejsce? Cały czas... Aha, dobra. Gdzie to jest z drugiej strony, czyli jak tu przechodzimy, to są jakieś... Nie wiem, przejście tutaj właściwie. No tak. Bo wcale nie trzeba przez te drzwi przechodzić. Można zrobić to też jakoś tak... Aha, jeszcze mamy tutaj... Przejście konserwacyjne. Dobra, to wchodzimy oczywiście. Zobaczmy, dokąd to nas doprowadzi. A, tej skrzyni. Nie wiem, czy jestem w stanie ją przenieść. Dobra, zrobimy sobie to. Siła 1. Widzicie, tu w neuromodach to się przyda jednak. Mamy 4 wolne. No i muszę to zrobić, bo inaczej... No, rzuć to, kurczę, gdzieś. Zaraz zobaczymy, jak to. Dobra. To liczę na to, że coś fajnego tu znajdę też. Co tu jest? Puste. To jest chyba przejście, słuchajcie, do tego miejsca. Tak, tutaj. No dobra, ja sobie to odsunąłem tak czy owak. No, może się i przyda, bo widzę, że wszystko jest już tutaj splądrowane przeze mnie. W związku z tym, no nic. Przejdź do Holtalosa. To jest, słuchajcie, dla mnie zagadka, bo przecież... To jest... Czekajcie, to nie jest jakaś winda dziwna? Bo tu jest przejście do holu Talosa. Ale zobaczcie, przecież z drugiej strony... No dobra, nie wnikam, o co tu chodzi. Ale gra nam by wgrywała tutaj hol Talosa, a jak przejdę z drugiej strony, to nic nie trzeba wgrywać. Nie mam pojęcia, jak to jest. Co to jest? Układ. Jakiś nowy układ dostaliśmy. Wielotarcza. Zapewnia zwiększoną to jest dobre. Wielotarcza. No, mamy kolejny układ. To się przyda. Ale powiem wam, że wygląda na to, że tutaj jest... Że tutaj nie ma przejścia dalej nigdzie. Że warto było tu wejść, żeby sobie to sprawdzić, co jest w tym pomieszczeniu po prostu. Zobaczymy tu jeszcze na dole. Dzień.
Tutaj przejścia nie ma, nie widzę nigdzie. Operator medyczny u góry. Tutaj też dokładnie sobie przejrzeć chcę te. No nie, tutaj nic chyba więcej nie ma. Więc cóż, chyba przejdziemy sobie jednak dalej. Do Holu Talosa. Zobaczymy, o co tu chodzi. Dlaczego tu jest przejście do Holu Talosa, a tam mogliśmy to jakoś osobno. Czy to jest jakaś dziwnie winda zrobiona? Dziwnie to jest zrobione. Zobaczmy. No Hol Talosa to wiem, gdzie jest. To jest przecież ta lokacja pierwsza nasza, którą właściwie bardzo długo eksplorowałem. Do tej pory można powiedzieć, że nie zakończyłem tego jeszcze. Tak, tutaj walczyłem z tym, no właśnie. Tutaj mamy też wiele celów, to jest winda. No i tutaj, nie wiem, w Arboretum. Zobaczmy na te cele. Wejdź do archiwum, Arboretum. No właśnie, tutaj też poszukaj sejfu w gabinecie, czyli generalnie mamy większość rzeczy w Arboretum. No to tu mamy, no to jest Arboretum. Jakby nie było. To jest to nasze arboretum. Tutaj możemy przejść, no właśnie, wiele celów. Nie wiem, czy nie będę musiał zajrzeć sobie gdzieś do... Jak się tutaj gdzieś zatnę w tej grze, to może będę musiał skorzystać z jakiegoś poradnika, żeby znaleźć dalszą drogę. Znaczy tutaj mniej więcej wiem, jaka jest dalsza droga, bo no mógłbym więcej powalczyć, bo tam jeszcze są takie korytarze, których po prostu nie mogę przejść. O, tutaj ty coś jeszcze masz, amunicję nawet. Dobra, i gdzie są te... No właśnie, gdzie są... Droga do archiwum tu jest u góry. Safe Alexa też jest u góry. Kurczę, to jak się dostać do góry? To jest to pytanie właśnie tutaj. To mnie naprawdę zastanawia, którędy ja mogę do góry się dostać. Czekajcie, bo tu się prze... Dobra, to jest chyba droga... Tak, to jest ta droga, którą tu przyszedłem do tego arboretum, kiedy jeszcze winda nie działała. Więc... A, tu gdzieś jest... Muszę się podciągnąć. O, tu chyba. No, gdzie to było? Tu. Otóż to. Chyba będę musiał, żeby przejść dalej, to jednak zbudować sobie drogę naokoło. Czy zobaczę tutaj, czy tutaj czegoś nie ma, co by mi pomogło w rozwiązaniu tej zagadki. Wprowadź klucz. A, możemy to zhakować. Akurat to... Damy radę. Gdzie my jesteśmy? Tu. A, to możemy iść górą. Dobra.
Jest jedynka, więc dosyć szybko. No, 3 sekundy. Kurczę, X. Dostałem karę. A, tutaj jesteśmy, dobra. No, przechodź, przechodź. Powiem wam, że to nie jest takie proste. O. Trzeba delikatniej tutaj operować, bo ta nasza piłeczka tu się lubi po prostu odbijać. Dobra, teraz się udało, ale ledwo co. No nie jestem dobry tutaj w te klocki. Dobra, klucz francuski to od razu trzeba przerobić. To jest chyba gdzieś tutaj. Mamy notatkę jakąś. Julien, wpadłem, ale cię nie zastałem. Przejrzałem twoje notatki laboratoryjne. Rośliny nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia. Dobra, czyli rośliny tutaj jakby... No, nie mogę wziąć tej apteczki. Wiecie, czy ta apteczka jest na pewno apteczką? Nie, to jest... Jest oczywiście mim. Żadna apteczka to nie jest. Byłoby zbyt piękne przecież. Się dziwnie ruszała. Dobra, czy my coś tutaj mamy fajnego jeszcze? A, sporo jest różnych fajnych przysmaków do regeneracji zdrowia. I nawozów. Oczywiście te nawozy właśnie tutaj są wykorzystywane do tego przyspieszonego wzrostu tych naszych wszystkich roślin. Tam jest szklarnia, ale tu ja nie widzę żadnego podestu, żeby dostać się do góry, no. Cel, materiał dwoliczny, niejednoznaczny. Włączam kalibrację. Jeszcze jest pistolet z tłumikiem dźwięku nawet. I co, też nie ma miejsca na to. Tutaj się da przejść jakoś. Tu się da przejść. Aha, dobra, to jest dobre miejsce, żeby pozbyć się. Tu chyba miałem jakąś ostatnią walkę, widzę. Żeby pozbyć się rzeczy nadmiernych i też sobie wytworzyć trochę lepiku. I myślę, że ten lepik nam się przyda, bo będę próbował schody zrobić na tą do tej górnej części. Guc tutaj jest przejście do tego guc też. Dobra, zrobimy sobie lepik. Ładunek, naboje, apteczka, zestaw, kanister, zdziałka, dobrze. I możemy od razu załadować. Nie wiem, czy można zrobić kilka. Zaraz zobaczymy, czy... No nie, pojedynczo tylko się to idzie. To idzie tylko pojedynczo. To jeszcze jeden. No widzicie, brakuje już niestety. I wcale tak dużo tych materiałów to ja nie miałem. Teraz tak, tutaj mamy guc, ale... Nie, do guc ja nie chcę przechodzić na razie. Bo ja tutaj pełno misji mam jeszcze do wykonania przecież. A jedną z nich jest dostanie się i teraz już jestem tak w gra...
jakby nam tutaj nie pokazuje drogi, jak dostać się tu, zobaczcie właśnie, na te kondygnacje. I mi się wydaje, że my musimy przez to drzewo dostać się i użyć po prostu tego lepika naszego, żeby tu dostać się... O, właśnie spadłem. Jeszcze raz spróbujemy tam wskoczyć. I tym lepikiem sobie drogę zrobię. To już w następnym odcinku będzie. A teraz po prostu skoczymy, żeby tu po prostu wylądować. Dobrze, o, tak. I cóż, tutaj my możemy wskoczyć, a na resztę, o, czyli tu, spróbujemy zrobić sobie ten lepik, o ile to wyjdzie, prawda? Dobra. Spróbujemy jeszcze kawałek. Nie, tutaj to ja wejdę. O. O kurczę, tutaj znaleźliśmy jeszcze jakieś ciało. Zestaw dozbrojający. To oczywiście będziemy musieli sobie od razu ten zestaw jakoś tutaj zagospodarować, żeby tu się nam zmieścił. Dzień dobry, Talosie. W przypadku utraty atmosfery... Hej! Jeszcze raz! To nie jest koniec odcinka. Zrobimy sobie podwójny jednak dzisiaj. Taki dłuższy. Bo te półgodzinne, no tak gdzieś może właśnie z godzinkę, żeby nam to zajęło, bo tak to się w nieskończoność będzie nam to chyba ciągnęło. Ja tu spróbuję, bo tu wydaje mi się, że o właśnie, że to są jakieś nowe mimy. O kurczę. Czekajcie, R2, R2, u kurde, a co to jest? Uwaga, analiza oznak życia. Stan krytyczny. Dobra. Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Nieźle mnie tutaj ugryzł, że tak powiem. Shit. Mi się wydawało, że dwa tu były takie. No, spróbuję się trochę podleczyć. O, ale ten to mnie akurat uszczypnął, że tak powiem, śmiertelnie. A nie, ja tu mogę jeszcze się z... R2. Dzień dobry, Talosie. Kurczę, no. W przypadku utraty atmosfery lub grawitacji albo innego poważnego zagrożenia, zgłoś się do najbliższego punktu zbiórki. Teraz już wiem, że one tu siedzą w tym... Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Dobra. Oż kurczę, no musiałem wpaść tutaj. Ja to w ogóle wpadłem do jakiegoś pomieszczenia niechcący. Chodzi tutaj nade mną. No pięknie, tylko jak stąd wejść teraz? Nie da się już. Dobra, chociaż mamy apteczkę. No niestety, muszę iść znowu naokoło. A tu kurczę, fantom jakiś chodzi. Skan ukończony. Dostępne nowe przystosowania w ziemi. Nie wiem, czy trafiłem dobrze. Uwaga!
kurczę, to dwóch ich jest aż. O nie, to było... Kombinezon uszkodzony. To nie było dobre. Dobra, musimy się znowu cofnąć trochę. Jak gra, to takie cofanie się wieczne. Dobra, bo jesteśmy teraz znowu na dachu, na szczęście. To już wiemy, co na dole jest. No dobra, tego zeskanujemy jeszcze raz. Skan ukończony. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. No tak, i tutaj mógłbym, ale ja nie chcę tutaj schodzić, bo ja jeszcze tutaj sporo rzeczy mam do sprawdzenia. U góry. Mianowicie bym się chciał dostać na to piętro wyższe, bo tam na dole to już wiadomo, co mnie czeka, więc cóż, spróbujemy wejść wyżej. Dobra, myślę, że to dałoby się zrobić. Chyba. No nie wiem tak dokładnie. Oj, chyba nie. Ale wiecie co? To mi się wydaje, że ja bym mógł przejść... No nic, poszukam tutaj drogi jakiejś, bo... Tutaj mamy jakieś ciało też. Klucz francuski to nie, ale tu mamy transcribe jakiś nowy. Kapitan, czy ja myślałam, twoja wachta zaczyna się dopiero za 2 godziny, ale potrzebuję cię teraz. Czy wszystko jest w porządku? Nie, nie jest. Najpierw zajrzyj do mojej kabiny. Weź z sejfu broń. Przesyłam ci szyfr. Tak jest, pani kapitan. Dobra, dostaliśmy... Może się uda go użyć niedługo. Na pewno gdzieś są te fantomy. Dobra, idziemy dalej. No, tak się zastanawiam, czy tutaj na pewno, oby na pewno ja mogę wejść idąc tu po tych sztucznych skałach. No tak, można tu wejść. Właśnie tędy. Dobrze. Udało się tą drogę odszukać do archiwum. A i mamy safe Alexa już niedaleko. Było otwarte. Byliśmy dzieciakami i zdarzało ci się zakradać do mojego pokoju i włamywać się na mój komputer. Pamiętam jeszcze te uszkodzone zapisy z galaktycznych konkwistadorów. Kiedy się dowiedziałem, złamałem ci rękę. Żałuję tego. Ale wciąż nie lubię, gdy grzebiesz w moich rzeczach. Ha. No a mamy klucz tutaj do sejfu Alexa. Mamy też pieśń o północy. No, za dużo to jej nie przetłumaczę wam, żeby Alex był Japończykiem. Może. No, mamy też tutaj widzę jeden neuromod. Alex Yu. Niestety nie mamy hasła, a to jest poziom 4 aż. Czy Alex tu nie zostawił przypadkiem gdzieś nieopatrznie mi hasła? Chyba nie, pewnie nie jest taki nieodpowiedzialny. Dobra, tutaj mamy drugi fragment historii Brendy. Studium przypadków dawców i biorców neuromodów. O, to może być ciekawe. Padło pytanie, czy czuję się zdradzona przez swoją parapleksję.
Pokiwała głową, ale nie przytakując, a raczej dając znać, że rozumie, bo odkryli, że mogą zmapować mój mózg, ale sama nie mogę być biorcą neuromodu. To sprawia, że ten dar znaczy jeszcze więcej. Rok później Transtar podjął po cichu decyzję, by nie zbierać map neuronowych, konektomów od pacjentów z parapleksją ze względu na niesprecyzowane ryzyko. No tak, to są różne takie pewnie ich problemy naukowe związane z tym tutaj w tej historii przedstawione. I teraz tak, fajnie wszystko tutaj wygląda. Tu jest jego safe, do którego mamy chyba dostęp. Natomiast właśnie do tego komputera się nie mogę dostać, co mnie trochę martwi. A żeby się dostać do sejfu, prawdopodobnie trzeba tu przejść tędy. Siła 2. Czy my możemy to czymś przesunąć, wysadzić, uderzyć, nie wiem. Sztuka międzynarodowa, to żeśmy czytali już tutaj. Chyba, że to jest jakiś drugi tom. Nie, to jest to samo. Tak, on tutaj na końcu skomentował właśnie, czym jest sztuka, że jak jest ważna. Jak się dostać to? No bo tu nie mogę przenieść. Siła numer 2 aż jest potrzebna, żeby to przestawić. Można by to wysadzić czymś, ale nie mam czym tutaj. Mamy tutaj neuromody też do siły numer 2. Wymagane neuromody 4. Akurat są 4 potrzebne, ale wszystkie bym zużył. Ale bardzo mnie kusi tutaj jednak odsunięcie tego i dostanie się do tego sejfu Alexa. Nie wiem, czy to można faktycznie jakoś inaczej przenieść. Powiem wam, że te 4 neuromody, no zaraz zobaczymy, czy jak tym rzucę. Ani drgnie niestety. Nie ma chyba innego wyjścia, bo no nie wiem. Zazwyczaj jest jakieś przejście dodatkowe, żeby się tu dostać. Tak patrzę na ten wentylator. Zobaczymy, co jest z tyłu tutaj, bo może, wiecie co, może tu można się dostać jakoś sprytnie dołem. Teraz zobaczmy, co jest u góry, zanim wydam te neuromody, tu to ciężko zdobyte. Wow, ale widok na księżyc, wspaniały. No. Terraformacja Marsa. To też czytaliśmy. Nawet jak się czegoś nie wczyta wcześniej, to zawsze można, jak widać, potem jeszcze zdobyć te informacje. Może nie wszystkie jednak, ale część. Tak. Więc jak widać, spokojniejszy fragment tej rozgrywki. No, dosyć wysoko jestem tutaj. Niestety. Niedużo mi to dało, bo próbowałem dostać się do tego sejfu Alexa zdecydowanie z drugiej strony. Natomiast jest to chyba niemożliwe. Archiwum też jest niżej. No właśnie. Czy zobaczymy, obejdę z tej strony to miejsce, może tutaj. Czy nie ma gdzie tego składować niestety. Uch, kurczę.
Kurczę, spadłem. Niedobrze, ale to nic. Tutaj chyba było to przejście. Gdzie to było? Jakoś tu? A, tu chyba można było wejść. To Safe Alexa to jest chyba jakaś dodatkowa misja, ale dobra. Ja myślę, że musimy te neuromody tutaj wydać na to, na tą siłę, tak czy owak. Może nam się to przydać do czegoś. Rzucone przedmioty zadają wrogom obrażenia. Może to coś i da, no nie wiem. Możesz forsować niezasilone drzwi też dzięki temu, ale 4 neuromody aż na to bym musiał zużyć. To jest naprawdę dużo. To może być trudna decyzja. Tu mamy jeszcze przemianę i fotomowy przeskok. Przemieszczasz się błyskawicznie w promieniu do 6 metrów, pozostawiając za sobą klona, który przez 4 sekundy zorientuje przeciwników. No widzicie, bardzo fajna rzecz. No ale cóż, no dobra, weźmiemy tą siłę, no bo zobaczymy, co jest za tym. A tak czy owak, jak będziemy mogli rzucać takimi ciężkimi rzeczami, to się może przydać. Dobra, jesteśmy w tym pomieszczeniu. Jak widać, tu się tylko można było... No kurczę, może tędy można było się dostać. Teraz zobaczymy. Można było to wysadzić? Nie wiem, czymś może tak. No ale dobra, tak czy owak nie wydaliśmy tego tylko, żeby się dostać do tego. Przypominamy, kartki samoprzylepne, nawet dobrze ukryte, nie stanowią dobrego sposobu na zapamiętanie hasła do komputera. Dobra, i co my tutaj mamy? A mamy układ. Dobra, mamy neuromody. Sprawy przybiorą tak zły obrót, jak podejrzewam. Jedyną twoją opcją będzie ucieczka i poinformowanie świata, co dzieje się na Talosie 1. Alex ma prywatną kapsułę ratunkową. Jest zamknięta. Stworzyłem kopię klucza i ukryłem ją na wieży danych koło fotela. Wiesz, o której mówię. Słuchaj, tu chodzi o coś więcej niż my czy ta stacja. Jeśli choć jedna z tych istot zdoła dotrzeć na Ziemię, wszystko przepadnie. Wciąż wraca ten sen. Patrzę w czerń pomiędzy gwiazdami. Coś tam jest. Po prostu to wiem. Nie widzę tego. Ale to widzi mnie. Nienawidzi nas. Czuję to. Wiem, że wiesz, o czym mówię. Albo wkrótce się dowiesz. Jak mi się uda dostać jeszcze do tego holu Talosa, tam przejść kawałeczek, bo tam chronią je nowi przeciwnicy, to wam pokażę pierwsze spotkanie, bo to wideo niestety nie obejrzeliśmy go na filmie. Ja je widziałem, ale to wam pokażę oczywiście niedługo. No dobra, to są rzeczy też dla mnie nowe tutaj, w tym miejscu. Natomiast to wideo, tak, to widziałem sobie. Bo nieraz te odcinki nakręcam troszkę później. I jak na przykład gdzieś tam zginę, no to wiecie, żeby nie tracić czasu, to sobie tam to dogrywam. No wiadomo, o co chodzi. Dobra, to chyba tutaj mamy wszystko zrobione. Natomiast do tego archiwum nie wiem, jak się dostać jeszcze. Dobra, zejdę na dół generalnie. To chyba tutaj jakoś bym mógł. I to przejście do archiwum, z tego co widzę, może być po prostu tutaj. Tu coś chodzi. Tu chodzi przeciwnik. Teraz tutaj mamy...
Szyb grawitacyjny, Alexa. Niestety nie mamy, no, hasła do tego szybu. Ha, jest strasznie wysoko. Najprawdopodobniej szyb grawitacyjny Alexa jest w komputerze ukryty. Czy ja mam gdzieś tutaj kod? Widzę, że nie bardzo znajdę. Chyba nie mam. Chyba w tym sejfie nie było kodu do komputera. Jeszcze zobaczę raz. On jest na czwartym poziomie. Niestety nie ma nigdzie. Gdzie on mógłby ukryć? Na karteczkach. No oczywiście nie ma na karteczkach tego. A w kominku. Raczej też nie. Teraz przejdziemy sobie. Tu jest w ogóle włącznik jakiś, ale nie używany. To przejście tutaj na dół to jest po prostu. Widzę, że tutaj ono nas doprowadzić powinno. Wcale nie muszę zjeżdżać, wydaje mi się, tymi windami. Te windy są tylko po to, żeby się tu po prostu sprawniej dostać. Natomiast cóż, ja jeśli skoczę, to się pewnie tu zabiję. O. Dokładnie. Uwaga, analiza oznak życia. Zabiję. Tak, to już tam nie czekałem nawet, bo. Tak, chciałem sprawdzić tylko, dokąd bym się dostał. Dobra, to w takim razie troszkę inaczej. Tu jakiś mim też jest na dole. Większy mim tam gdzieś siedzi. Dobra, to jest to moje zajście. Jakoś tu sprawnie skoczyć. A widzicie, tu jeszcze nie byłem. Zwierciadło, wybór scen. Niestety nie mam zupełnie miejsca na to, żeby. Aha, to jest to miejsce, widzicie. Dobra, to jest. Jak to byśmy z góry spadli, to tutaj spadniemy. Co on tutaj trzyma? Pistolet i naboje. Naboje to weźmiemy. Pistolet z tłumikiem dźwięku. No bym go rozłożył, ale nie mam miejsca po prostu żadnego już na to. No dobrze. Tu jeszcze tego mima bym tylko pokonał, jak się uda. Są gdzieś tu blisko. Dobra, idą. Dobra, wiecie co? Nie chcę tracić amunicji za bardzo. Chociaż ten duży mim, no to jest trochę niebezpieczny. Ale może ta siła też, którą teraz posiadłem, pomaga mi w pokonywaniu tych przeciwników też tym kluczem. Tak sobie kojarzę, że może to i jakoś pomaga. Dobra, zobaczmy tutaj. Całkiem fajne miejsca są tu. Poskramiacz gwiazd, tom czwarty. Zdrada w oczykole. No dobrze, słuchajcie, jak chcecie sobie tutaj przeczytać tą zdradę w oczy, to możecie. Ja na tym skończę natomiast ten odcinek i was zapraszam już na kolejny, który też pewnie będzie trwał trochę dłużej niż te pół godziny zwyczajowe. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!